Zaczynamy. Gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, dzień dobry państwu. Zaczynamy od polityki, od pytań o rząd Zjednoczonej Prawicy, bo co prawda zakończyła się rekonstrukcja rządu, nowi ministrowie zostali zaprzysiężeni, no ale nie skończyły się pytania o dalsze funkcjonowanie rządu, nad którym góruje premier Mateusz Morawiecki. Drodzy państwo, zaczynamy rozmowę z moimi państwa gośćmi, którymi są pan Lech Jaworski, Porozumienie, witam serdecznie, dzień dobry, i pan Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczypospolitej, również witam serdecznie, dzień dobry. Panowie, Jarosław Kaczyński znalazł się w rządzie Zjednoczonej Prawicy jako wicepremier. Pojawiły się pytania o jego rolę, jaką będzie pełnił, jak będzie wpływał w ogóle na funkcjonowanie rządu Zjednoczonej Prawicy, ale też zastanawia mnie, jak będzie jego obecność w parlamencie wpływała na pracę chociażby właśnie parlamentu przy okazji głosowań nad jakimiś ustawami, czy uwaga na przykład opozycji nie będzie skupiała się na Jarosławie Kaczyńskim. Jak uważa pan Marek Jakubiak? No, przede wszystkim trzeba pogratulować tejże sytuacji, w której pan premier Kaczyński zrezygnował ze swojego takiego spokoju wewnętrznego i angażuje swoje bezpośrednio nazwisko w bezpośrednie zarządzanie państwem. Myślę, że Jarosław Kaczyński w rządzie wziął się z powodu po prostu wewnętrznego konfliktu, który pomiędzy trzema ugrupowaniami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę jednak nastąpiło, i Jarosław Kaczyński tutaj pokazuje swoją po prostu swoją wagę w dzisiejszym rządzie i po prostu on będzie w tym rządzie łączył, a nie dzielił, więc myślę, że ten porządek on tam zaprowadzi i te wszystkie animozje, które tam gdzieś na górze są, o których się na korytarzach mówi, zostaną uciszone. Myślę, że Rzeczpospolita potrzebuje teraz 3-letniego okresu spokojnego zarządzania państwem i modernizacji państwa wreszcie, a nie tylko szarpania się. Prawica ma taki gen. Ja to nazywam po prostu stajnią pełną ogierów, w którym każdy wierzga, gryzie, kopie na swoją modłę i każdy ma rację. Myślę, że mocny przywódca się pojawi, czy pojawił, i bardzo dobrze, uciszy to wszystko. Czyli rolą Jarosława Kaczyńskiego ma być uciszenie wewnętrznych sporów w Zjednoczonej Prawicy, w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Czy podobnie uważa pan Lech Jaworski? Czy się słyszymy? Halo. Halo, słyszymy się i widzimy również. Jak pan uważa, jaka rola będzie w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, który objął funkcję wicepremiera? Poza tą stajnią ogierów, malowniczym porównaniem pana Jakubiaka, ja się ze wszystkim zgadzam, co pan Jakubiak tutaj powiedział. Rzeczywiście będzie to rola stabilizująca, uspokajająca. Oczywiście nie można zapominać, że pan Jarosław Kaczyński jest liderem całego bloku, całej Zjednoczonej Prawicy, więc to nie jest tak, że się będzie mówić, że to jest osoba, która będzie w cieniu kogoś. Tak samo jak nie sądzę, żeby w cieniu pana Kaczyńskiego był pan Mateusz Morawiecki. Tak naprawdę obaj panowie mają do spełnienia podobne, chociaż nieco inne role w sferze politycznej. Jestem osobiście bardzo zadowolony i uważam, że bardzo dobrze się stało, że pan Jarosław Kaczyński wziął na siebie tę odpowiedzialność, że zdecydował się na, tu się też zgadzam, na rozwiązanie dla niego osobiście wcale niekomfortowe. I wierzę, że to zagwarantuje stabilność funkcjonowania tego rządu na najbliższe 3 lata, czyli do wyborów parlamentarnych. Także funkcja łącząca, funkcja stabilizująca. Tylko skoro pan tutaj wywołał już premiera Mateusza Morawieckiego, to ja chcę dopytać, no bo skoro premier Mateusz Morawiecki nie był w stanie w jakiś sposób, przynajmniej tak z tej sytuacji trochę wynika, zapanować nad tym, co się dzieje wewnątrz rządu, pomiędzy poszczególnymi frakcjami, nie potrafił ugasić gdzieś tych konfliktów, które narastały, czy wejście w takim razie Jarosława Kaczyńskiego do rządu w tej funkcji stabilizującej, łączącej, nie świadczy trochę o słabości premiera Mateusza Morawieckiego? No właśnie nie, dlatego, bo powiedziałem, że tu są dwie różne, mimo swoich podobieństw, role. Ci sami politycy są w rządzie, ci sami politycy stoją na czele partii politycznych, ale ten konflikt nie był konfliktem związanym z funkcjonowaniem rządu. Był konfliktem, jeżeli nazywamy to
konfliktem, ale jakiś konflikt na pewno był. Był konfliktem związanym z negocjowaniem nowej umowy koalicyjnej. To się odbywa poza rządem, chociaż dotyczy funkcjonowania tego rządu, jego struktury, miejsc w poszczególnych resortach przyznawanych poszczególnym partiom związanych z koalicją. Ale ten konflikt nie był konfliktem wewnątrz rządu, tylko właśnie poza rządem, aczkolwiek no, trudno nie zauważyć, że to jest ze sobą powiązane. Niemniej chodziło o takie ukształtowanie umowy koalicyjnej, która pozwoli temu rządowi na właściwe funkcjonowanie i w związku z tym właśnie też i obecność pana Jarosława Kaczyńskiego, który dołączył jako trzeci lider najsilniejszej w koalicji partii, aby te dyskusje pozarządowe, polityczne nie wpływały na funkcjonowanie rządu. I jakie zdanie w tej sprawie ma pan Marek Jakubiak? Wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu osłabia premiera Mateusza Morawieckiego, czy go wzmacnia? Nie no, porządkuje sytuację. No, Jarosław Kaczyński patrzy na wszystko z innej perspektywy. Premier Morawiecki patrzy na rząd z perspektywy premiera. Jarosław Kaczyński z perspektywy Zjednoczonej Prawicy. I muszę tutaj powiedzieć, że nie przez przypadek zapewne całe to apogeum konfliktu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy nastąpiło wtedy, kiedy premier Morawiecki był za granicą, wtedy, kiedy był na Litwie. I to świadczy o tym, że lekceważenie premiera Morawieckiego przez którąkolwiek ze stron Zjednoczonej Prawicy może mieć opłakane skutki. Wydaje się, że premier Morawiecki jest osobą, która ma bardzo poważne i uzasadnione, ważne miejsce w Zjednoczonej Prawicy. I wydaje się, że żadne szczypanie z boku, a takie miało miejsce, co tutaj dużo owijać bawełnę, nie przynosi ważniejszego skutku. Ja powiem tak, że ta rekonstrukcja rządu, która nastąpiła, ona też nie była bez przyczyny. Myślę, że tutaj cieniem kładzie się sytuacja z wyborów prezydenckich. Myślę, że tutaj są pytania, na które odpowiedzi zapewne w umowie koalicyjnej zostały zawarte. Dlatego też jest pewnie objęta poufnością. Ale to cieszy, dlatego że ja jako osoba z zewnątrz, będąca w opozycji takiej, powiedziałbym, bardzo merytorycznej, człowiekowi, który chce, żeby Polska była stabilnie zarządzana pod jednym warunkiem, że jest zarządzana w kierunku reformy, ale reformy faktycznej, niemarkowanej, bardzo cieszy, że jest rząd stabilny, a politykierstwo polega na tym, że nic się nie podoba. Ja jestem daleki od politykierstwa, dlatego też z pewną ulgą przyjąłem podpisanie tego porozumienia, które, gdyby nie zostało podpisane, znaczyłoby na samym końcu tylko tyle, że Platforma Obywatelska już swoje nogi w strzemiona wsadzała i już jechała po rządy Rzeczpospolitej, co mnie przerażało w sposób znaczący. Platforma Obywatelska została wywołana do tablicy, zatem głos Borysa Budki, ja tutaj zacytuję lidera Platformy Obywatelskiej, on ma swoją ocenę rekonstrukcji, to nie jest rekonstrukcja, tylko zbójecki podział łupów. W ten sposób powołanie nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego ocenił we wtorek lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Właśnie rządzącym zarzucił, że nie mają pomysłu na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską. Jak pan Lech Jaworski ocenia te słowa lidera Platformy Obywatelskiej Borysa Budki? Czy są słuszne, czy wręcz przeciwnie? Wie pan, w sumie dla mnie są zabawne, bo biorąc pod uwagę lata rządów Platformy Obywatelskiej w koalicji z PSL-em, te afery, o których się teraz mówi, łącznie z głęboko przygnębiającą sytuacją dotyczącego jednego z ministrów konstytucyjnych, a potem ważnej postaci na Ukrainie, no to rzeczywiście mówienie o zbojeckim podziale łupów jakby powinno też zmienić swojego adresata. Pan Borys Budka posługuje się pewną wyuczonym sposobem komunikacji. Jest to retoryka, która, jak rozumiem, jest spisywana na kartkach dla poszczególnych ważnych polityków Platformy, którzy ją potem powtarzają jak
mantrę, tylko że niewiele ma się to do rzeczywistości. No, słowo daję, że ja pana Borysa Budkę i liderów Platformy Obywatelskiej no, nie rozumiem. To jest tak, że jakby Jezus Chrystus szedł na ziemię i powiedział, ktokolwiek jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem, to oni wszyscy złapaliby po całe kosze kamieni i rzucali przed siebie, nie zastanawiając się nad tym, że tak naprawdę powinni je sobie wysypać na głowę. W związku z tym no, nie przejmuję się tym jako przekazem, który ma jakąś wartość merytoryczną. Natomiast czasem mnie to irytuje, ale generalnie postawa pana przewodniczącego Budki i niedołęstwo polityczne całej tej formacji i bawi mnie i dziwi. Ale może też trochę smucić z perspektywy chociażby wyborców, z perspektywy społecznej, z perspektywy demokracji w Polsce, bo skoro najsilniejszy obóz opozycyjny jest tak naprawdę no, najsłabszy i nie stanowi zbyt wielkiego zagrożenia dla obozu rządzącego, no to trochę tutaj ta równowaga jest w pewien sposób zachwiana. Ja mam takie wrażenie, że Platforma Obywatelska też... Posługują się demagogią, a nie merytoryką. Atakują wszystko, co się da i strzelają do wszystkiego, co się rusza, a nie zastanawiają się, jakie będą tego skutki, że są rykoszetami i jednocześnie, że nie pomaga to w funkcjonowaniu państwa. No, tym bardziej silny rząd jest potrzebny i obecnie jestem przekonany, że właśnie taki rząd mamy. Wracając do tej Platformy Obywatelskiej, tu dokończę myśl, mam wrażenie, że Platforma Obywatelska od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy zaczął rządzić, Platforma Obywatelska nie uczy się na swoich błędach. Jak pan Marek Jakubiak ocenia słowa Borysa Budki, czyli lidera tegoż ugrupowania na temat zbójeckiego podziału łupów w kontekście rekonstrukcji rządu? To już trwa parę lat, bo to już trwa dokładnie tyle, ile czasu Platforma Obywatelska utraciła władzę. I tutaj szukałbym takiej praprzyczyny tego tupania, wrzeszczenia, latania po korytarzach, wszystko źle. Jeden z ministrów, bardzo mi się podobało to porównanie, że gdyby jutro premier powiedział, że jutro jest czwartek, to oni też by to oprotestowali, więc prawdę mówiąc, nie ma o czym rozmawiać w tym kontekście, że Platforma Obywatelska absolutnie się nie uczy, wręcz odwrotnie, ona się uwstecznia, a to dla nas, dla Rzeczypospolitej jest problem, dlatego że nie ma inteligentnej opozycji. Opozycji, która by merytorycznie wskazywała błędy rządu po to, żeby w Polsce było lepiej, a oni po prostu zwyczajnie walczą o koryto. To jest na dłuższą metę o tyle nie do zniesienia, że te partykularne interesy partyjne związane z chęcią właśnie tych łupów, bo to przecież nie będę państwu mówił, że głodnemu chleb na myśli. Jeżeli ktoś mówi o tym, że tutaj mamy do czynienia z podziałem łupów, to właśnie o takich łupach on myśli. I utraconych łupach, o tych miliardach wyprowadzanych z Polski, o tym wszechobecnym złodziejstwie w Polsce. To właśnie to ma na myśli, mówiąc Budka, którego poznałem osobiście. I proszę państwa, no jest taki kamień na sercu, bo mi się wydawało, że pan minister sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej, którego na korytarzach spotykałem sejmowych i rozmawiałem często z nim, on sprawiał wrażenie naprawdę człowieka takiego rezolutnego, takiego człowieka, z którym można na każdy temat porozmawiać. No dzisiaj jest nie do poznania i to mnie martwi trochę, co polityka z ludźmi potrafi robić, że oni nie potrafią zbudować sobie dystansu pomiędzy ja i moje interesy polityczne. Oni są już polityką, nie ludźmi. Dlatego też odemarcie się na jedną taką... Pan skończył, tak? Zwrócę uwagę na jedną taką rzecz. Mianowicie tutaj mamy zbieżne opinie. Jest to w wypadku Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim pana Budki, panika, że nie będzie co dzielić i nie będzie czym obdarowywać zasłużonych towarzyszy i tych, którzy chcą się zasłużyć. I tu mamy różnicę między formacjami prawicowymi, a właśnie Platformą Obywatelską, bo proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość i formacje prawicowe umacniały się w okresie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em. Nie było zagrożone przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Ta partia przystąpiła w poprzedniej kadencji do wyborów i odniosła ogromne zwycięstwo.
A tymczasem w Platformie widać, że jeżeli nie będzie co dzielić i ludzie nie dostaną tych łupów, tych oczekiwań, to w tak bezideowej partii co może łączyć? No właśnie te łupy i korzyści, które można osiągnąć. Panowie, przy nawet do tej kończymy ten wątek. Za moment pojawi się na naszej antenie kolejny, tym razem związany z rolnikami, z protestami, które są zapowiadane, no i z piątką dla zwierząt, tak zwaną piątką dla zwierząt. To już za chwilę na naszej antenie. Pan Lech Jaworski, pan Marek Jakubiak byli moimi i państwa gośćmi. Za moment wracamy na antenę telewizji w Polsce.pl. Zachęcam do pozostania z nami.